Fundacja Muszkieterów powstała 22 lata temu. Była niejako odpowiedzią na ogrom próśb o pomoc, które kierowały lokalne społeczności do moich koleżanek i kolegów, którzy prowadzą czy to sklepy Intermarché, czy Brickomarché, czy są przedsiębiorcami. Postanowiliśmy powołać fundację, jako że fundacja może więcej. Powódź, która nawiedziła obecnie nasz kraj, no i błyskawiczna akcja Fundacji Muszkieterów. Postanowiliśmy przekazać 1 000 000 złotych dla strażaków, ochotniczych straży pożarnych, gdyż oni jako pierwsi poszli z pomocą. Wierzymy, że naszym dzieciom podopiecznym, jak i również ich rodzinom. I wsłuchawszy się w ich potrzeby, postanowiliśmy zakupić sprzęt, który oni utracili bądź się zniszczył. Grupę Muszkieterów tworzy kilkuset przedsiębiorców, którzy na terenie całego kraju prowadzą sklepy Intermarché i Brickomarché. Jesteśmy nie tylko właścicielami tych miejscowych punktów sprzedaży, ale też jesteśmy członkami lokalnych społeczności. Powódź była wielką tragedią. Zruszyliśmy bardzo szybko z pomocą w te miejsca i zapewniliśmy też wsparcie naszym franczyzobiorcom, ale też klientom i mieszkańcom z tych terenów, które zostały poszkodowane. Nasza sieć sklepów, no szczególnie właśnie na obszarach dotkniętych powodzią, czyli na południu Polski, rzeczywiście jest dość tam gęsto obsadzona i to spowodowało, że byliśmy w stanie bardzo precyzyjnie i w krótkim czasie zareagować. W zasadzie tak krótkim, jak można powiedzieć, czasami straż doraźnie. Już następnego dnia, 16 września, kierowaliśmy tam swoje tiry na tereny zalane i docieraliśmy do tych punktów. Mieliśmy informacje od naszych współpracujących tam właścicieli sklepów o trudach, o tym, czym się mierzą ci powodziania tam na tych terenach i to pozwoliło nam bardzo precyzyjnie i skutecznie dotrzeć do tych terenów. Z ogromną radością przekazujemy dzisiaj Ochotniczej Straży Pożarnej 1 000 000 złotych na cele i potrzeby lokalnych ochotniczych straży pożarnych, które potrzebują i sprzętu, i też odzieży ochronnej. I cała kwota została zebrana przez sklepy zarówno Brickomarché, jak i Intermarché. Wsparcie polegające na pomocy w zakupie bielizny termoaktywnej, rękawic, sprzętu takiego, który pozwala bezpiecznie i szybko, sprawnie usuwać skutki powodzi. To dla ochotniczych straży pożarnych jest bardzo istotne i to jest piękny przykład takiej społecznej odpowiedzialności biznesu. No, ochotnicze straże pożarne też potrafią tam na miejscu znaleźć kontakt bezpośrednio z osobami, które prowadzą te supermarkety i często na różnego rodzaju inicjatywy lokalne, społeczne też uzyskują wsparcie od przedsiębiorców. Ze strony i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, ze strony Ochotniczych Straży Pożarnych, strażaków ochotników chcielibyśmy bardzo podziękować całej grupie muszkieterów i przedsiębiorcom, którzy prowadzą sklepy Intermarché, Brickomarché za wsparcie.